No Luki widział. Ja ale widziałem, to na ale to nie wiem, czy tylko widział. Dla siebie a to swoje, widać. Czy... Swoje się widzi. Kromajt widział mnie. Boxman! Ale jestem mate'em załogi. Gdzie była ciało? Nie, no nie wiem, mi się gra zbugowała, widziałem jak Wysocki kosmos. Tak, to wyjarcie, nie? Wysocki, ja Polak umarł na statku. Dobra. Jest mi bardzo ale... przykro z powodu. Co, ktoś wie, czy nie? Szedłem w stronę Electricala. Ominąłem Suchara i Lukiego, którzy szli w stronę reaktora i Luki nie żyje. Ale... O, no to ja mam w takim razie podejrzenie Davida, bo Luki wybiegł przede mną z Electricala i z pierwszym się z Lukiem widziałeś, a ja nawet do niego nie zdążyłem dobiec jeszcze, bo ja jak nie zdążyłeś dobiec? Już pobiegłeś z nim dawno do reaktora, jak ja robiłem taska w Electricalu. Przecież Luki kurwa wybiegł pierwszy z Electricala, a ja robiłem dwa taski w Electricalu. A jakie? A tam przez światło musiało być. Przesunięcie do góry, przesunięcie tego jednego suwaczka z, nie wiem, z 8, i czy ile tam jest do góry, i kabelki. I naprawiłem światło na początku rundy. Okej. No to albo to jest suchar, albo ktoś z góry... A kto był po prawej stronie? Ja byłem z Tobiaszem. Ja byłem i widziałem, jak Sawyer wybiega z nawigacji. Davidek mi śmierdzi. No mi suchar też, ale nie mówię, że na 100%. Dobra, skip. A kto był w okolicach Upper Engine? Derpsako. Słucham. Co tak ci chodzi? Ja się co na mnie dałeś. Jakieś mam takie wrażenie. Widziałem tylko Suchara Lukiego w elektryku, poszedłem sobie i tyle. Sam. Jak to w elektryku? Ja cię kurwa widziałem w storage. Jak naprawiałeś światła. Naprawiałeś światła w elektryku. I tam był jeszcze Luki, potem ja sobie poszedłem, olałem te światła i tyle. Byłem już impostarem, udało mi się przez 15 sekund. No ale co, 100% win ratio na impostorze. Najlepszy impostor w lobby. Ale słuchaj, czy byłbyś taki głupi teraz, ale raczej nie. Nie, robiłem kabelki, a ja się zastanawiam, czy ty byłbyś taki głupi. Nie no, czekaj, że ja teraz zajebałem w kamerach. Dobra, ja mam pytanie, kto był na kamerach? Ja z Wysockim. Nie no, teraz na kamerach jest ciało Tobiasza, jeśli się nie mylę. A no dobra, tak. Ale ja widziałem, jak się wento otwiera. Dobra, popo, a ja widziałem, że w poprzedniej rundzie zgłosiłeś ciało, a teraz no. Siedziałeś przez... prawie całą rundę z Davidem, a David nie żyje. Co ty pierdolisz? No, oczywiście kurwa, że tak siedziałeś prawie całą a rundę gdzie z Davidem. Widziałeś suchar razem? No najpierw szli z Navigation w dół do storage'a i przeszli do admin room'a i siedzieli w admin room'ie dość długo. I David teraz nie żyje, Popo żyje, a Popo w poprzedniej rundzie zgłaszał kurwa ciało. A gdzie ciało znaleźliśmy? Tobiasza w security, ja z Wysockim znaleźliśmy. A Popo gdzie był vent? No ja byłem...
elektrykalu i jak stoisz w lewym górnym rogu w elektrykalu, to widzisz, jak się będę otwiera. Dobra, czyli na 100% skamer poszedł do wenta, w sensie ten... Tak, no no to był wędki. Do wenta na pewno spierdolił, dobra, albo wyskoczył. No to nie był suchar. Byłeś? Gdzie ja byłem? Z kimś byłeś? No pod koniec rundy widziałem tylko popa, ale... Jak naprawił świata, zaraz jak zgasł, ale... Mi śmierdzi, a to już jest sytuacja, gdzie musimy wykikować, bo raczej jest dalej dwóch impostorów. No Derpszako i Suchar, ja, albo Wysocki i Derpszako. Derpszako i Popo, bo myślę, że musi no Derpszaka bym wykikował, bo... No ja też bym Derpszaka wypierdolił. Ma najmniej alibi. Ale ja widziałem Seksajan i Wysockiego w kapitanie. Dobra, no to w takim razie Suchar. No chyba, że ktoś jest trzecim impostorem. No i se przejebaliście. Nie no, jak on nie, znaczy jak teraz nie skończy się gra, to on był. Bana u psa jamać. GG. Ty, a ja tak zapytam tylko, jak to jest, że ja mam prawie wszystkie taski skończone, a my mamy kurwa 3 paski zrobione? Ja mam połowę tasku. Ja połowę mam tasku. Mi nie idzie jako impostor? Ha! To szkurwa, wygrałem segierkę jako impostor, to ko. 100% win rate'a na impostorce. Ty coś pierdolisz. To ta kurwa jebana! Nie, albo jest self-report? Nie, nie jest self-report. Albo już długo to leży. Ty, Popo. Gdzie było ciało? Gdzie było ciało? W upper engine. Co kurwa? No w upper engine było ciało. Jakim chujem ty tam dobiegłeś tak szybko? Bo ja się bałem, że ty jesteś impostorem i uciekałem od ciebie. I uciekałem od ciebie do góry przez kafeterię do upper engine. Nie goniłeś, debilu. Ty mnie goniłeś. Ty mnie kurwa goniłeś. Cały czas pamiętam, że ty i Derpszaka byliście i uciekałem, a tu nagle kurwa ciało w upper engine. Ja podejrzewałem, że decyzja należy do mnie. No, nie, właśnie nie, Popo. Czy to może być Wysocki? Bo my nie byliśmy. My a byliśmy. Nie, to już jest kurwa... Jasne, nie, nie jest Popo. Miałeś. To nie jest Popo. No ciemno miałem. Ty, Popo, Wysockiego nie. Głosuj kurwa, w piździe to mam. Wysockiego głosuję? Nie, ale... Derpszako, czemu cię mi ktoś włączasz w ogóle? Nic mi nie włączasz. Ale to ja se sam mogę włączyć. Chujo, może podziękujesz za gifty subów. Ty, Popo, byłem nie... tak pewny, że ty... Że ty ja nie wiem, kurwa, bo ale ja do ciebie spierdalałem, ja już widziałem, jak ja ty to ugrał. Ja to ugrał, tylko Derpszako mi światło włączył. Myślę, no chuj nie żyje. Dupę wieci, Wysocki, spoceńcu, nie zestraj się. To pamiętam samo, że nie dostałeś koksa do duła, to już kurwa nie umiesz wygrać. To prawda, to prawda. Nie, yes? Popo, to było niesamowite w takim razie. To jest najgorsze, ktoś ci za ciebie tego coś włączy. Ale jak ty tam stawić? Szybko dobiegłeś do tego upper engine, ja tak pierdalałem, tak kurwa szybko, takie ruchy w USD, żebyś tylko się... A, to wiesz, no bo światła zgasły, ja myślałem, że ty dalej mnie gonisz, ja wbiegłem do elektrykala od razu. A ty pobiegłeś chyba dalej. O kurwa, o, dzięki Holak za subiki. Ja pobiegłem przez kafeterię. A, no to nie, to spoko. Nawet dobra, nawet się nie byliśmy blisko siebie. No, członek załogi. A, z tego symulatora. Pokczam. Dobra, teraz widziałeś, szpieguję kurwa każdego. Dwa szybkie strzały. Dobra, Popo Wysocki, David śmietki wyrzucił. Popo Wysocki tu stoją. Okej, okay. O kurwa, kto tu umarł? To nie był Popo, to nie był Wysocki. Gdzie było?
Nie, dobra. No, ja zgłaszam. Ja mi... No dobra, gdzie było to mądra działo? Decyzja, powiem tak. Tak, mądra. Dobrze, światła były zgaszone. No, a gdzie ciało? Bo to wam. Bo ja też mogłem zreportować. Dobra, krótka przy stole były, tak jakby to się zachował. To nie jestem ja i Luki. Dobrze, ja powiem tak, to nie jest Luki. To nie jest Matioxo. To nie jest Popo i to nie jest Wysocki. Przynajmniej tego killa nie zrobili oni. To mi się wydaje, że to David. A gdzie było ciało dokładnie? Tef, tef. Serio, 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 to nie ja, czekajcie, czekajcie. Nie krzycz tak, bo ci mama wejdzie do pokoju. No. Już tak krzyczy, no. Ale nie, dajcie mi się wytłumaczyć. Stałem... Z czego wytłumaczyć? Zrobiłem w kafeterii śmieci. Stałem koło Ktaja i tych dwóch osób, co robiły... W a, bez tasce. Kitu, David tego nie zrobił, no, to plus jeden. A, za późno. Holak albo Tobiasz tego killa jebnęli, Imo. Ja byłem po prawo na dwa. Ja go nie jebłem. Ja też nie. Mówię od początku rundy. A to Holak go pierdolnął. Nie pierdolnąłem go. Zawczułem troszkę i poszedłem na lewą stronę. Jestem w tym momencie przed wejściem do medboya. Medyka znaczy. To co, nikogo? No. Wszyscy winni. Wszyscy nie winni. Yes? A ktoś widział Tobiasza po prawej? Tak szybko zapytam tylko. Nie. Nie, to Tobiasz. Tak, to ja oczywiście, że ja. Ledwo wybiegłem, poszedłem liściem tego. No niestety wyrzucić. Stasiek, tak jak ci zapowiadałem za kolejny spam, będziesz miał pewno bana. No, głosuj. Dobra, czyli śmierdzi mi Popo, śmierdzi mi Holak, śmierdzi mi Tobiaszek na tamtym killu. Nie oddam Staśka. Ponieważ jest giga zjebany. To trochę mało za to, ile frajdy i śmiechu mi dałeś przez ostatnie kilka lat, ale lepszy ryc niż nic. Pozdrawiam mojego ulubionego streamera Xayo i pajacy z chatu. Dziękuję ci bardzo, Debin. A, absolutnie. Dwa dolarki to jest tak, tak już więcej niż wszyscy inni. Przeciętnie. Oczywiście bardzo dziękuję. Dla mnie najważniejsze jest to, że jesteście tutaj, widzowie. Ty, nie skurwił ktoś wentem? Tu była jedna osoba więcej. Ciało leży na drodze do reaktora. Mamy dwa kile. Dobra. Powiedz mi, Piotrek, taką jedną rzecz. No. Czy napotkałeś może na swojej drodze jakoś jakieś szczury idąc tymi wentami? Pewnie jakiegoś buga. Ale widziałem Wysockiego na kamerach i ty tam wchodziłeś, a teraz Wysocki nie żyje. Ha. A ja co to na przykład widziałem? A ja pod koniec... kogo zajebałeś. Ciekawe pewnie. Czemu mój nóż ma na sobie krew. Pod koniec rundy widziałem Xayo w okolicach waypointów. To musiał zrobić ktoś, kto szedł do tego. Do elektryka na PH5. No to Matioxa, Matioxa. Ja szedłem, ale to nie ja robiłem. Ja cały czas robiłem questy przy Xayo. Nie wiem, chyba mam. Dobra, generalnie questy. Powiem tak. Powiem tak, ostatnio jak Chan zrobił ocenianie Instagramko Free Zianko. Zgrywa się z tym, co mówi Holak.
Ktoś, kto szedł z reaktora. No tak, no zgrywam się. Ale no co, no tak szedłem. Robiłem kabelki przy... Dobrze, ja powiem tak, Holak kurwi, ale mało kurwi. Matioxo może być głupi, aczkolwiek on się chronił z Lukim w tamtej rundzie, a teraz Luki nie żyje, więc czy zabiłby kogoś, kogo chronił i kogo chronił Matioxo? No też nie wiem. Ja mogę powiedzieć całą moją rundę. David wydaje mi się, że nikogo nie zajebał. Popo... Nie wiem, wydaje mi się, że widziałem, że ktoś wchodzi w wenty, ale nie wiem. Piotrek to chyba nie był. A gdzie? No, gdzie? Był. W elektrykalu na pierwszych światłach, albo drugich, nie wiem. A w ogóle ktoś chyba tam odznaczał te wajchy, tak mi się wydaje, kto tam był. No nic, na razie skipnijmy. To jest Matioxa. Pewnie. Zajebiście. Kurwa, ile mam tasków do zrobienia. Dobra, minie tak 25 sekund. I kliknę chyba button, żeby zobaczyć tylko, czy ktoś się nie wyjebał. Polak przechodzi tędy. Gaśnie światło. Dobra, klikam. Kogo nie było tam na prawo? Ja byłem. Doszedłem na kamerę. Ja poszedłem naprawić światło. Cześć chłopaki, zwołałem to spotkanie, żeby zobaczyć, jak się miewają nasi kompani. Niestety David poległ. Zatrzymał się jego puls w tej rundzie, a my musimy zatrzymać przestępcę, który jest temu winien. Dobrze, proszę zwołać na Matioxa. Ale dlaczego? Nie rozumiem. No bo ja byłem teraz od początku na kamerach, zrobiłem wszystkie taski, już robiłem dwa long taski. Ale nie wiadomo, reaktorzy. Gdzie było ciało, a musiało być raczej na lewej stronie w momencie, kiedy ja, Derbszako. Popo, no światło zgasło, to chyba przy światło. Zabiłeś tylko jedno. Dobra, Popo! No? Ty nie jesteś przez nikogo oskarżany, ale nic nie mówisz. Powiedz, co ty myślisz no o tej rundzie? No to pasuje. No nie pasuje mi to. Powiedz, co myślisz. Jesteś członkiem załogi, takim samym jak wszyscy. Tutaj jesteśmy równi. Chciałbym poznać no twoje co? Zdanie. Ja spotkałem Derbszaka i Holaka na swojej drodze i skończyliśmy rundę w nawigacji. Tobiasza no nie widziałem, mówił, że naprawiał światło. Ja byłem w adminie. To spotkanie, a Matioxa to w ogóle chuj. Mati, jak byłeś na kamerach, gdzie poszedł Dawid? Widziałem, patrz, na kamerach Popo jest, był na nawigacji, skończył rundę na nawigacji. No tak, no i jeszcze ja. Ale tak. Dobrze, jeżeli no byłeś tak. Na kamerach długo, to powinieneś widzieć Davida. Nie. Ale byliście w pokoju w nawigacji, tak? W pokoju w nawigacji. Ja przez tą całą rundę, tak. Ja przez tą całą rundę robiłem dwa taski. Tak. W reaktorze. Kto tam był? Jadek, Brzako i Piotrek do nas doszedł na sam koniec. No to widziałem, jak Popo wchodzi. Ale przez całą rundę robiłem dwa long taski. 20 sekund, musimy na coś zaryzykować. Jakie long taski robiłeś? No, te takie kwadraciki trzeba zapamiętać i od 1 do 10. Bo jak najdłużej ten Amon Kus. Natomiast musimy zaryzykować, Ja daję na Matiego. No dobra. Jak... Dobra, se przejebaliście w takim razie. Wydaje mi się, że to Tobiasz i Popo. Tobiasz albo Popo. Wiesz, Popo nie. Tobiasz. No nic, musiałem im zaufać. Zaufałem głównie Piotrkowi, bo był z niby z Holakiem i Derbszako. Aczkolwiek jak jest dwóch impostorów. To jeden się mógł kryć. Całe szczęście, że mnie nikt nie podejrzewa akurat jak nie jestem impostorem. Gram perfekcyjnego crewmate'a. Jestem takim ziomalem, że nie mam do mnie zastrzeżeń. Brawo. Nie, Holak. No to za gosynkę. Niezły trzeci impostor. Pozdrawiam wszystkich z ekipy GigaKoksów jak Nildola. Dobrze, że jesteś na szczurze, bo nie ma nikogo innego wartego uwagi.